Borkowski, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Suwałkach. Tak jak wzorem lat ubiegłych, po raz kolejny organizujemy właściwie służby dotyczące, ponadnormatywne służby związane z zabezpieczeniem porządku bezpieczeństwa na terenie Suwałk. Służby te organizujemy dzięki wsparciu Rady Miejskiej, jak też Rady Gminy i Powiatu. Co czy będziemy robić? Głównie służby te to są głównie służby patrolowe, które zostaną skierowane na teren miasta Suwałk celem zabezpieczenia porządku i ładu. Tak jak mówiłem, będą to służby pełnione w patrolach dwuosobowych na terenie miasta, głównie osiedli, miejsc, gdzie największy występuje ruch pieszych, po prostu tam, gdzie najwięcej przemieszcza się ludność. Również z inicjatywy, na prośbę radnych miasta, jak też mieszkańców, którzy zauważają bardzo wzmożony ruch na drodze krajowej numer 8, tutaj przebiegającej przez nasze miasto, w tym roku część tych środków kierujemy na służby ruchu drogowego. Będą to patrole na terenie miasta, głównie na ciągu krajowym drogi numer 8, zlokalizowanej na terenie miasta. I te służby będą miały za zadanie wykonywać zadania związane z nadzorem ruchu drogowego na tym ciągu, głównie pod względem przestrzegania prędkości, jazdy w stanie nietrzeźwym, jak też wszelkich innych zachowań na drodze, które tutaj no, policjanci stwierdzą, że są niezgodne z prawem ruchu drogowym. Nie kierowcy tirów? Powiem w ten sposób, że te działania są ukierunkowane na wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wiemy, że na tym ciągu drogi krajowej numer 8 jest bardzo duże natężenie ruchu, głównie właśnie tych samochodów ciężarowych. Niewątpliwie na te samochody będziemy zwracać uwagę, ich zachowanie, przekraczanie prędkości, w ogóle naruszanie zasad bezpieczeństwa na terenie miasta. Niemniej jednak no, będziemy reagować na wszystkie naruszenia przepisów na tej drodze. Ilu policjantów jak długo? To znaczy, jeżeli chodzi o służby te podnormatywne, to tutaj Rada Miasta przeznaczyła na ten cel 100 tysięcy złotych. Te służby rozpoczęliśmy już 29 czerwca i planujemy je zakończyć do końca roku, czyli do 31 grudnia. Wzorem lat ubiegłych wiemy, że prawdopodobnie te środki wyczerpiemy znacznie szybciej. Wstępna kalkulacja kosztów, jak też organizacja tych służb wskazuje, że będziemy w stanie zorganizować około 416 dwuosobowych patroli, które, no, tak jak powiedziałem, będą pełnić służbę na terenie miasta. Będą to służby 6-godzinne i, tak jak mówiłem, do zabezpieczenia miasta, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w całym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem tutaj zabezpieczenia imprez, które odbywają się w sezonie letnim na terenie Suwałk, jak też służb głównie w okresie tutaj dni wolnych od pracy, tak zwanych weekendowych, czyli poczynając od piątku do niedzieli. Służby w tym okresie będą znacznie nasilone i tych służb będzie więcej. Właśnie dzięki tym środkom, które otrzymaliśmy z miasta. Jak to będzie wyglądać? Jeżeli chodzi o gminę i powiat, to tutaj gmina Suwałki przeznaczyła w ramach Funduszu Wsparcia Policji 10 tysięcy złotych na zabezpieczenie sezonu letniego na terenie gminy, głównie tutaj jeżeli chodzi o Stary Folwark,
i okolice i te pieniądze są przeznaczone na obsługę logistyczną, a więc zakwaterowanie, wyżywienie policjantów oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, którzy już od poniedziałku będą pełnić służbę na terenie gminy. Będziemy to 6 policjantów i oni będą tutaj pełnić służbę przez okres wakacyjny, czyli lipiec, sierpień. Natomiast jeżeli chodzi o powiat, to również Rada Powiatu przeznaczyła na ten cel, a więc obsługę tego sezonu turystycznego 5000 zł i również te pieniądze to są przeznaczone na tak jak powiedziałem, zakwaterowanie, wyżywienie, ewentualnie jeszcze zakup paliwa, jeżeli z tych środków zostaną jakieś rezerwy. I właśnie ci policjanci z oddziałów prewencji, jak też nasi, będą kierowani na służbę, do służb na terenie powiatu, głównie w te miejsca, rejony, gdzie jest największy ruch turystyczny, gdzie no powiedzmy przybywa dużo gości i w związku z tym mogą występować jakieś realne zagrożenia w tym terenie. Panie komendancie, to znaczy, że ludzi ci u nas dostatek wystarczy, brakuje tylko pieniędzy, skoro ludzie się znajdą na te patrole. To znaczy, ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że środki, jakie przeznaczyła Rada Miasta, tutaj władze miasta, to są środki na tak zwane rekompensaty za dodatkowe służby. My przyjmując te środki organizujemy służbę policjantów w ten sposób, że na te służby są wyznaczani. Są przyjmowani policjanci, którzy dobrowolnie zgłaszają się na te służby. Poza tym to muszą być policjanci, których czas służby ten wyznaczony tutaj w ramach obowiązków Komendy Miejskiej nie koliduje z dodatkową służbą. Musimy pamiętać bowiem, że na te służby możemy tylko skierować tych policjantów, którzy są jakby no, w pełni realizują przepisy o czasie służby. Więc my nie możemy skierować policjanta, który przekroczy czas służby powyżej 40 godzin, nie zapewniając mu należytego odpoczynku pomiędzy kolejnymi służbami. Jeżeli ma wypracowane 40 godzin służby zgodnie z ustawą o policji, poza tym ma dni wolne i czas odpoczynku pomiędzy służbami, które tutaj wynikają z ustawowego czasu pracy i stosunku służbowego, pozwala na pełnienie dodatkowej służby, to tacy policjanci są kierowani właśnie do tych służb dodatkowych. Żeby właściwie nasycić tymi patrolami miasto i jakby no, spełnić zarówno i nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o dyslokację służby i stwierdzone zagrożenie, jak też powiedzmy tutaj no, wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym, bo to głównie, no mówię, zarówno ludzie, jak i radni zgłaszali takie postulaty, że jeżeli chodzi o służby na drodze, no nie, to głównie, żeby tutaj zwrócić uwagę na tą drogę, 8, ulicę Połaskiego, poczynając od Szwajcarii, a kończąc na Wojska Polskiego, że no przede wszystkim bardzo dużo samochodów jedzie i w związku z tym ludzie odczuwają realne zagrożenie. My z jednej strony nie jesteśmy, powiedzmy, w stanie przeciwdziałać ruchowi, że tak duże nasilenie ruchu jest, no to nie od nas zależy. Natomiast mamy no jakby realny wpływ na płynność tego ruchu, no, bezpieczeństwo na drodze i w tym zakresie działamy. Z tym, że tak jak Pani mówi odnośnie pieniędzy, to też musimy mieć jakby no, ocenić realnie swoje możliwości, bo tak jak mówiłem, kwestia czasu służby. Musimy przede wszystkim przestrzegać tego czasu służby. Policjanci nie mogą pracować
raz muszą wypracować te 40 godzin ustawowe, musimy zapewnić przerwy w służbie, czyli odpoczynek przed, po służbie, tej, która tutaj wynika ze stosunku służbowego, no i wtedy możemy skierować tych policjantów, jeżeli oczywiście wyrażą taką chęć, bo to jest na zasadzie dobrowolności, policjant deklaruje, że chce pełnić dodatkową służbę. No tak się dużo zarabia, to pewnie chętnych niewielu. No niewielu. Chętni na chwilę obecną, to praktycznie mogę powiedzieć w ten sposób, że jeszcze nie było środków, natomiast już policjanci wiosną pytali gdzie są pieniądze i kiedy będzie można ruszyć do służby. Także pierwszy dzień praktycznie 29 czerwca to była taka powiedzmy akcja, że były powitanie wakacji i już przez mówię, pierwsze dwa dni 10 policjantów było skierowanych do służby. Także... Czyli taka prawda, gdyby te pieniądze były z resortu na stałe, to tyle patroli by było więcej, bo to by się mieściło w armatyzach, nie? To znaczy byśmy musieli ustawowy czas służby to jest 40 godzin tygodniowo. Tak. W tej chwili zgodnie z ustawą o policji, przepisami, które nas obowiązują, my nie płacimy za godziny nadliczbowe dla policjantów. No. Tylko dajemy dni wolne. Więc powiem tak, zainteresowanie dniem wolnym jest mniejsze niż służbą płatną. No właśnie, gdyby były te pieniążki na zasadzie służby. Gdyby przepisy pozwalały na pracę w godzinach nadliczbowych i płacić za tą służbę. Oczywiście tutaj w okresie euro były jakby sytuacja taka powiedzmy indywidualna, gdzie wskazywała, że gdzie ci ludzie, którzy byli kierowani do zabezpieczenia euro, tam oni. Ale to już było zabezpieczenie ustawowe, otrzymywali pieniądze, ale konkretnie za takie. Natomiast tutaj przepisy nie pozwalają na to, żeby po prostu wypłacać pieniądze za służbę na godzinę. Natomiast mówię, to jest ważna taka ta inicjatywa tutaj władz miasta radnych, że przeznaczają te środki, bo to mówię, dzięki nim praktycznie my jesteśmy w stanie właściwie zabezpieczyć ten sezon turystyczny, bo kwestia tych wszystkich imprez, najbliższe lato z Radiem 5, kwestia meczy, no i później plus festiwal, to wszystko praktycznie w większości na to są kierowani policjanci z policji. No to właśnie, bo tam, po co w ogóle pieniądze na policję, jak się nic nie dzieje? Nic się nie dzieje. Poza tym, że nie wiem. Ja myślę, że tutaj powiem w ten sposób. Współpraca z mediami to powinna być na dobrym poziomie, ponieważ nigdy policja sama nie działa. Więc policja działa w społeczeństwie, media też. Tak, media to znowu czwarta władza. Pan pracuje sporo, panie komendancie, i pan wie, że jak my zaczniemy szukać, to będą gorsze informacje. Na pewno prasa ma swoje dojścia i źródła, które dosyć powiem tak, konkretne informacje przekazują. Nigdy z mojej strony nie było takich sytuacji, że jest blokada na informacje. Ja jestem otwarty na to, żeby to, co dzieje się w mieście, ponieważ ja uważam, że to, co dzieje się w mieście i przestępstwa, to nic nie jest do ukrycia, bo to ludzie przychodzą, zgłaszają te zdarzenia i ukryć przez policję to jest bardzo trudno, bo wiadomo, że ktoś, kto zgłasza policji, to też tymi informacjami się dzieli z najbliższymi i z innymi osobami. Ja powiem tak, jeżeli ta współpraca w tym zakresie układa się nie najlepiej, to ona powinna lepiej. Ja obiecuję, że ona się będzie lepiej układać. To tutaj... Spotkaliśmy się tutaj na odprawie do służby patrolu ponadnormatywnego. Jest to patrol zmotoryzowany, motocyklowy w godzinach 10-16. Dowódca patrolu pan Marek Romanowski, drugi policjant Andrzej Kryścio. Patrol pełni służbę na drodze numer 8 w odcinku
Miejskim oraz na ulicy Reja. Zadania do służby ogólnopolicyjne oraz zadania związane z planem działań dla patrolu ponadnormatywnego. To jest plan, nazywa się Suwałki. Jadę zgodnie z kodeksem drogowym. Główna dyslokacja tej służby, jak już wcześniej powiedziałem, droga numer 8 w odcinku miejskim na terenie miasta naszego. Główne punkty newralgiczne to są skrzyżowania na tej drodze, czyli Płaskiego Podkorskiego, Płaskiego Armii Krajowej, czy Utrata Warińskiego, Utrata Sejneńska oraz Wojska Polskiego w kierunku Augustowa do granic administracyjnych miasta. Ja rozumiem, że w ramach służb ponadnormatywnych za miejskie pieniądze mieszkańcy mandatu dostają. No, nie powiedziałbym tego. Zadaniem właśnie tych służb jest poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Suwałki, głównie na ciągu drogi numer 8 w odcinku miejskim oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Panie naczelniku, czy ci ludzie są wypoczęci, bo to służba dodatkowa, ponadnormatywna, czy odpoczęli odpowiednio na godzin? Oczywiście, przestrzegamy przepisów i odpoczynek między służbami jest zachowany zgodnie z obowiązującymi normalnie przepisami. Dzięki. Czy kierowcy tirów powinni się bać? Nie tylko kierowcy tirów, wszyscy kierujący powinni stosować się do przepisów i zadaniem tego patrolu właśnie na drodze numer 8 będzie ujawnianie takich wykroczeń jak nieustąpienie pierwszeństwa, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niewłaściwa zmiana pasa ruchu. Trzeźwość kierowców? Trzeźwość to oczywiście. Bo były postulaty właśnie, jeśli chodzi o kierowców tirów. Trzeźwość każdorazowo, przy każdej kontroli badamy bez względu na to, czy kierowca okazuje jakieś tam przesłanki, że tam coś spożywał, czy nie. Każdorazowo jest badany.